Hej, z tej strony Justyna z kanału kochamzabawki.pl. W tym odcinku pokażę Wam nową wersję lalki Adagio Dezu. Lalka jest oczywiście od firmy Hasbro, przeznaczona dla dzieci od 5 roku życia. W zestawie znajdziemy lalkę Adagio Dezu oraz dodatkowe akcesoria. Jeżeli oglądaliście moje poprzednie recenzje, to z pewnością pamiętacie, że pokazywałam Wam już Adagio Dezu, z tym, że wtedy śpiewała ona po angielsku, natomiast tym razem mamy do dyspozycji polską wersję piosenki. Lalka prezentuje się praktycznie tak samo jak poprzednio. Jej długie pomarańczowe włosy są zakręcone, ozdobione żółtymi pasemkami, natomiast część z nich upięta jest w kitkę i ozdobiona taką spinką z kolcami. Włosy z przodu zaczesane są na boki, natomiast na twarzy możecie zobaczyć makijaż w fioletowym odcieniu, a na prawym policzku mamy także bardzo ładny diamencik z kluczem violinowym. W tym stroju Adagio prezentuje się naprawdę rockowo. Mamy tutaj bolerko z pufiastymi rękawami, z kołnierzykiem z ćwiekami, no i słynny diament, który jest magiczny, no i który powinien być czerwony, ale i tak prezentuje się ładnie. Pod spodem zaczyna się już sukienka, jest ona bez ramionczek, jest zrobiona z satyny w kolorze wrzosowym, ozdobiona jest diamencikami, na wysokości bioder mamy złoty pasek z kolcami i diamentem, a na samym dole na warstwie satynowej mamy nieco ciemniejszą, która pięknie się błyszczy w kolorze fioletowym. Kolejnym rockowym akcentem jest czarna bransoletka z kolcami. No i tutaj możemy też włożyć do ręki Adagio jej fioletowy mikrofon z diamentami, do którego będzie ona mogła śpiewać. Masz tańczyć jak ci gram, dłoń klaszcze w dłoń, krok idzie w tań. Nie mniej ważnym elementem tej kreacji są fioletowe kozaczki. I tutaj również powtarza nam się motyw złotego diamentu, a złote elementy mamy także na koturnie. Adagio jest już rozśpiewana, no i teraz wystarczy przybić jej piątkę, aby usłyszeć magiczną melodię. Masz tańczyć jak ci gram, dłoń klaszcze w dłoń, krok idzie w tam. Ty wpadasz tak tu w tych sieć. Aby dodać Adagio jeszcze więcej uroku, możemy przyczepić jej plastikowe skrzydła. Są one przezroczyste z fioletowym wzorem, ozdobione brokatem. No i widzimy tutaj motyw klucza violinowego. Masz tańczyć jak ci gram, dłoń klaszcze w dłoń, krok idzie w tam. Myślę, że mimo iż śpiewająca po polsku Adagio Dezu jest czarnym charakterem, to i tak spodoba się niejednej dziewczynce. Lalka prezentuje się naprawdę fantastycznie, ma piękne, długie włosy, które są ładnie uczesane, ma ciekawy makijaż, no i rewelacyjny, rockowy strój. Oczywiście największą atrakcją jest to, że po przybiciu piątki śpiewa ona dobrze znaną Wam piosenkę z filmu. Lalka dodatkowo może ruszać nogami, możemy zginać je w kolanach, rączki są troszeczkę mniej giętkie, ale również możemy wykonywać nimi pewne ruchy. Zestaw prezentuje się naprawdę świetnie, dlatego ja oceniam go na 5 gwiazdek. Was zapraszam do komentowania moich filmików, do dzielenia się Waszymi opiniami na temat zabawki oraz filmu, a także do oglądania moich pozostałych recenzji, na których znajdziecie inne lalki z serii Rainbow Rocks. Do zobaczenia!